Kochani, druga część prawdy o życiu i o magnezikach. Po to człowiekowi jest potrzebny magnez, gdyż ten magnez pozwala, uaktywnia, pozwala wchłonąć, nie wiem co, w każdym razie powoduje, że witamina D3, która jest konieczna do działania z układu immunologicznego, bez magnezu nie daje rady. I jak ktoś sobie suplementuje D3, bo już o tym się dowiedział, to nic nie pomoże bez magnezu. I dlatego, kochani, te magneziki mogą uratować życie, bo sama witamina D3 nie wystarczy. Oczywiście bez witaminy D3 system immunologiczny jest bezradny. Jest może ładny, ale bezradny. I dlatego, żeby był skuteczny, to ma być jeszcze namagnezowany. Nie namagnesowany, tylko namagnezowany. Słuchać wyraźnie, co mówię. Nie poprawiać mnie tutaj. No, namagnezowany ma być. I dlatego dzienne spożycie magnezu potrzebne człowiekowi, to on powinien codziennie zjeść co najmniej 350 mg magnezu. A to nie jest takie proste. I dlatego, kochani, są takie możliwości. Ale to kto chce, to się zapyta i mu powiem. Za darmo do północy. A potem to niech się pyta.